Witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 20 dzień czerwca. To jest kolejny odcinek serii Mam Gadane, w którym poruszamy dzisiaj tematy stricte buraczane, ale nie tylko. Czemu buraczane? Przyszła taka pora, że czas pomyśleć o ochronie przed pościgiem. No i oto jestem na polu. Mamy 20. Ochłodziło się dzisiaj piękny, wręcz bym powiedział, że upalny dzień. No i zaczynamy zabiegiem zerowym. 1,5 litra, nawet trochę lepiej niż tam 1,60 l, pewno skudo. Plus do tego jeszcze dołożyłem bas foliar w dawce 3 litrów i 3 kg tutaj boru. Więc mamy taką bombę ochronno-odżywczą. No, także tutaj generalnie wstrzymałbym się może jeszcze kilka dni z tym zabiegiem, bo naprawdę zero oznak jakiegokolwiek porażenia tutaj, jeśli chodzi o chwościka. Mam przygotowany tetrakonazol plus tebu. Zastanawiałem się, czy wrzucić już teraz. Stwierdziłem, że nawet jeśli mi to skudo przytrzyma jakiś czas, tak jak przytrzymało to w zeszłym roku, to będzie fajnie. Będę miał tetra plus tebu na pierwszy zabieg tej właściwej ochrony fungicydowej. No i wtedy kier pójdzie na drugi. Tetrakonazol w połączeniu z tebu nie stosowałem stricte w zeszłym roku, ale kier ładnie sobie przytrzymał chwościka w buraku. No ale właśnie, co z tym kierem? Generalnie nie było chwili odcinka, bo pierwszy raz zdarzyło mi się zrobić błąd natury technicznej i wykład właściwie nagrałem do siebie, ponieważ nie zapisał mi się dźwięk z jednej części, tej, o której opowiadałem, dlaczego robię tę trójkę w Przężycie Ozimym, gdzie no, jestem wrogiem. No ale musiałem niestety zrobić. Mączniaka mi kier przepuścił. I też bardzo dziwna sytuacja. Coraz więcej ludzi na tego kiera narzeka. No i chyba będzie faktycznie trzeba coś wymyślić innego, jeśli chodzi o drugi zabieg tutaj w zbożach. No do tej pory sprawdzało się, no ale w tym roku no, na części tam na 15 hektarach jechałem, ponieważ mnie pchał się mączniak. Jak to wyglądało w samym łanie, mam nagrane, dlatego wrzucę to za moment. No i może będę kontynuował mój wywód po właśnie tej części, o której pokażę, jak wyglądał ten atak mączniaka. A kuku, a co my to mamy? To, o czym wspominałem. Świeżuśkie mączniaki. O. Kurczę, kłos zasłonił, ale. O, tak jak widzimy, jest tego multum. Generalnie co? Liczyliśmy nawet pięterka, gdzieś tam nawet 18-19 pięterek ma. Nie wszędzie wiadomo, tutaj kilka miejsc jest, które wypadły. O, to jest tutaj niepotrzebne. I co? Myślę, że jakiś stabilny plon osiągniemy i fajny. Mimo, że trochę późniejszy siew był, ale w zeszłym roku tak naprawdę te po kukurydzach nasypały najlepiej Przężyta. Także tak. Myślę, że będzie ok. I że już zakończę tą ochronę. Nie byłbym sobą, gdybym oczywiście do zabiegu nie dolał trochę bas foliaru, którego tutaj z racji, że było strasznie sucho, pominąłem przy te dwójce. Myślę, że
rozsądnie to było wtedy, a teraz jeszcze coś pomoże, więc no, myślę, że będzie git. A więc, podsumowując, mam nadzieję, że zakończyłem w roślinach z grupy jednoliściennych oraz rzepakach przez wszelakie zabiegi, jeśli chodzi o ochronę chemiczną. No buraki, wiadomo, jeszcze buraki to teraz dopiero wykonamy największą pracę, próbując uchronić się przed kościkiem. No, tyle ode mnie. Czas zawijać się do domu, no w sumie jeszcze mam tu 5-6 hektarów, także... No, także tak jak mówię, zaatakował mi mączniak, widać było wyraźnie na filmie, który wam pokazałem, stare, zaschnięte mączniaki, no i świeże, które już tam atakowały liść plagowy. Co zastosowaliśmy? 0,15 halnego plus gdzieś tam 0,55 wyszło te bukonazolu i to chyba jedyne, co zdążyliśmy tutaj wymyśleć, jeśli chodzi o właśnie ochronę tego zboża przed mączniakiem. No wiadomo, że chcemy jak najlepsze zboża jakości ziarno tutaj wyprodukować. No a byłaby czasami kicha, do żniw jeszcze było wtedy daleko, więc stąd ta decyzja, że no jeszcze trzeba doinwestować niestety. No ale co, skupmy się może na burakach. Buraki piękne, buraki tutaj nie, że się chwalę czy coś, ale naprawdę można w tym roku klasyfikować w kategorii wzór. Także jestem bardzo zadowolony. Nawet dzisiaj miałem wizytę inspektora, gdzie no, był pod wrażeniem. Piękne, duże liście. Wiadomo, że liście nie są wyznacznikiem tutaj też plonu. No ale wiadomo, no, cała roślina jest zdrowa, żywa. Niczego jej nie brakuje, poza może trochę wodą. Ale gdzieś tam, nie wiem, wczoraj spadło 5,5 litra w nocy, więc zawsze coś tam podratowane, trochę kukurydzy już zaczęły znowu wyglądać. No i bronimy, bo już gdzieś tam ostatnio widziałem, że zwijały się gdzieś tam u kukurydzy liście, no nie u mnie, ale gdzieś tam przejazdem w okolicach Bydgoszczy za Bydgoszczem tak to się odbywało, więc właśnie no fajnie, że popadało, nie będzie chyba aż takiej lipy. Co, zwijam się, przejeżdżam na drugie pole i tam może dokończymy te wywody i opowiem o tym jeszcze, jakie tam plany są na koniec tygodnia, jeśli chodzi o ochronę lub też nie zbóż i w ogóle roślin. No dobra, przejechałem sobie na drugą działeczkę, więc możemy kończyć wątek fungicydów w burakach. Tak jak mówię, w zeszłym roku stosowałem Kiera. Stosowałem wcześniej Skudo Kiera, no i właśnie do czego dążę? Dążę do tego, że na tę dwójkę poleciał Belanty. Ale to, że zadziałał słabo, to właściwie tak jakby nie powiedzieć nic. Mam wrażenie, że w ogóle nie zadziałał, także miałem kichę taką, że poleciałem po prostu na wakacje. I nie wiem, to było może z tydzień po oprysku i gdy wróciłem, pole było dosłownie brązowe, rude, tak z takim impetem wszedł nie chwościk, więc byłem przerażony, dlatego no tutaj w tym roku na pewno Belanty odpada, tutaj bez dwóch zdań. Pieniądze wyrzucone w błoto, tylko czym pryskać, to jest właśnie dobre pytanie. No i cały czas będziemy próbować znaleźć na nie odpowiedź. No, tak jak mówiłem, plan póki co jest taki, że jedziemy z Kudo. Też planuję teraz wakacje, więc mam nadzieję, że uda się, że mi chociaż 2 tygodnie mi to wytrzyma,
Myślę, że spokojnie to będę już bardzo zadowolony. No ta, na tak długo oczywiście nie jadę, lub też nie wyjadę, bo jeszcze nie ma pełnej decyzji. Tak później idzie te, o Boże, te trakonazol i te bukonazol w duecie. No i później idzie, pójdzie już kier. Tam mamy, jest oprócz asoksystrobiny i te bukonazolu jest difenokonazol. Kurde, ja się wyuczyłem. Mam nadzieję, że byka nie strzeliłem i że to faktycznie jest ten difenokonazol. Co jeśli tutaj mamy drugą działkę buraczaną, burakochwast gdzie się pojawia już od wielu, wielu lat bez zmian. Myślimy, żeby następne sianie na tej działce wykonać się w technologii Kunvisio. Tak jest tu chyba plan, założenie, żeby tak to zrobić. Co tam dalej? No, nie wiem, jeśli chodzi o te buraki, to już chyba wszystko. Ale co z planów jeszcze takich najbliższych? Desykacja jęczmienia. Nie wiem, czy nagram odcinek, czy nie. Mam nadzieję, że warunki mi jutro pozwolą to wykonać w dzień, bo wieczór po raz kolejny, zresztą weekend pod znakiem wesela. Także trochę przebodźcowany jestem tymi imprezami 4 tygodnie z rzędu. Jeśli by to tam właściwie nie było, to powinno obchodzić. Bo to nie na temat. No ale mówię. Co tam dalej? Także myślę, żeby to zrobić. W sobotę już zapowiadałem jakąś kluchę, więc trzeba to zrobić. A po co komu desykacja jęczmienia, pewnie się zapytacie. No, w którymś odcinku opowiadałem, że tak chujowego jęczmienia to jeszcze nie miałem chyba. No chyba, na pewno nie miałem. No i co? Rzadki. Z powodu karłowatości niski, dużo przestrzeni, nie porozkrzewiał się tak, jak by się wydawało, że się zaczął rozkrzewiać. No i co za tym idzie? Za tym idzie nic innego, jak to, że zakwaszczenie wtórne poszło fest. Prawdziwy herbapol mam na polu. Pierwszy raz chyba w historii, aż tak, więc co, nic nie pozostaje innego jak pomóc tutaj, prawda? Kurde, nie mogę coś ustrzelić na lusterko, ścieżkę wyjechaną. No, także co, będę chciał to przelecieć glifosatem. I tu też chcę zastosować nowość, czyli chciałbym obniżyć dawkę glifosatu przy użyciu ASA od tutaj, oj, jak to jest, Biomixa, tak? Producent polskich adiowantów. Także chciałbym zejść z dawką mojego na górę 1,5 litra. No naprawdę jest herbapol na tym polu, więc więc no trzeba przyrżnąć czymś. No ale nie chciałbym tego wykonywać w jakiś tam, kurde, taki aż tak bardzo ingerencyjny sposób, więc stąd pomysł, żeby dorzucić ASA i zejść z dawką o połowę. Myślę, że będzie to równie skuteczne. Finansowo podobnie, no ale wiadomo, po co komu tyle glifosatu. No dobra, to mamy omówione, to mamy omówione. Mówię, tak jak wspominałem, odcinka nie było chwilę, pierwszy raz z powodu mojej gafy. Teraz w międzyczasie upewniłem się, czy na pewno jest się dźwięk nagrywa. Nagrywa się. Buraki lecimy właśnie tutaj, tak jak wspominałem, miedzią. Opowiedziałem też o programie takim, który mamy założony, jeśli chodzi o ochronę fungicydową. To mamy. No to co, chyba pora się żegnać. Nie będę zawracał gitary. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.